Dalej procedujemy uchwały w dwóch trybach, w trybie dwóch czytań. Proszę Państwa, założenie 10. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie, ulica Zamojskiego 6 oraz włączenie tego liceum do zespołu szkół gastronomicznych nr 2 w Krakowie, ulica Jana Zamojskiego 6. Pozytywna opinia Komisji Edukacji. Bardzo proszę Pani Dyrektor Kotor-Jasińska. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. W zeszłym roku już Państwo zaczęliście pracować, podejmując uchwały w sprawie zmian w sieci szkolnej wynikające ze zmian ustawy o systemie oświaty. Ja tylko przypomnę, że z dniem 1 września 2012 roku zlikwidowane zostały klasy pierwsze dotychczasowych zasad... Szanowni Państwo, zaraz, momencik Pani Dyrektor, bardzo proszę o ciszę. Zasadniczej szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla dorosłych, liceum profilowanego, liceum dla dorosłych również ogólnokształcącego dla dorosłych. Natomiast z dniem 1 września 2013 roku, i to wynika też z ustawy o systemie oświaty, likwiduje się klasę pierwszą, a w latach następnych kolejne, czyli nie prowadzi się naboru dotychczasowego technikum uzupełniającego dla dorosłych. Ten wstęp był mi niezbędny, żeby pokazać, że znikają szkoły w dotychczasowej formule z ustroju szkolnego szkoły dla dorosłych. Natomiast ustawodawca proponuje w zamian organom prowadzącym założenie liceów ogólnokształcących dla dorosłych, ponieważ jak Państwo wiedzą, za chwilę w szkołach rozpocznie się kształcenie właśnie osób dorosłych w ramach kwalifikacji zawodowych i te kwalifikacje zawodowe będą mogli uzyskiwać dorośli na kwalifikacyjnych kursach zawodowych również w zespole szkół gastronomicznych nr 2. Ale aby umożliwić im zdobywanie również wiedzy ogólnokształcącej i uzyskanie matury, rekomendowanym jest założenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, gdyż tak jak wspomniałam, nie będzie miał takiej możliwości obecny zainteresowany kandydat w technikum dla dorosłych liceum profilowanym, gdyż te szkoły są po prostu wygaszane. Jest to rozwiązanie, które jest alternatywą do zastosowania w szkołach zawodowych. Bardzo proszę o poparcie tego projektu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Mamy pozytywną opinię Komisji Edukacji. Czy są inne opinie Komisji? Nie widzę. Opinie Prezydenta? Nie ma. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, procedujemy druk 1190. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 kwietnia, godzina 15. Termin zgłaszania poprawek na dzień 18 kwietnia, godzina 15.